Przepraszam, gdzie to jest McDonald's? Gdzie to jest McDonald's? Jest. Słucham? Tutaj. Gdzie? To jest McDonald's? To nie jest. To taka restauracja miała być. No tak, to jest McDonald's. A to tutaj jest McDonald's? Tak. Ja to myślałem, że restauracja, że stoły, że będzie w sztuczce, że schabowego można zjeść. Bo ja nigdy tu nie byłem, po prostu ja przyjechałem z zagranicy, a u mnie nie ma w kraju, w Albanii McDonalda, i przyjechałem, potem to jakaś restauracja taka w internecie, dużo gwiazdek ma. A schabowe są? Nie. A, no dobra, to nie, dziękuję. Mógłby pani pomóc? Bo ja przyjechałem z Krakowa i szukam manufaktury. Gdzie to jest ten sklep? Przecież manufaktura, napis jest tam, to jest ta całość. A sklep nowy to jest tutaj. No bo sklepu jednego szukam. No to w manufakturze, no to musi pan, na dole jest plan sytuacyjny, to pan się rozejrzy. I to gdzie trzeba iść? No wejść tym wejściem, na dole tam jest informacja i są też plany sytuacyjne. Aha. A, dobra, no sklepy, sklepy to też są tutaj niektóre, no także. No szukam tego sklepu, żeby kupić papierosy. I mi wyskoczyło na Google Maps manufaktura. I szukam tego sklepu właśnie. Papierosy? No. Papierosy to pan tam kupi. W tym budynku pod koniec. A, dobra, dziękuję. Przepraszam panowie. Przepraszam, przyjechałem z Krakowa. Gdzie tu mogę znaleźć manufakturę? Ja nie pani ma, ja nie habari. No tutaj. Manufaktura, taki sklep. Tam po lewo jest. Proszę. To jest galeria. Nie, ja sklepu szukam. A mam nie ma sklep. Manufaktura. Jako centrum handlowe. Nie, no ja sklepu szukam, bo chciałem kupić jogurt naturalny. I tak mi w Google Maps pokazało. No way. Gdzie są kamery? Gdzie są kamery? Nie, jogurt jest naturalny, to będą nagle w restauracjach będą. No nie wiem, wpisałem jogurt naturalny najbliżej i mi pokazało manufaktura i szukałem tego sklepu. No, najczęściej. Tam pani siedzi. Ja spojrzałem po tutaj mikrofonie. Manufaktura, bo szukam. No tutaj. To jest cały obiekt, to jest manufaktura. A, pan Brzoza TV. Skręć w lewo. Nie dam się nabrać. A już się tak dobrze zapowiadało. Szukam ciągle manufaktury. Widział pan gdzieś może taki sklep? Jaki? Manufaktura sklep. No tu jest sklep. Ale manufaktura szukam, ma to taki wielki budynek? No to jest to. I pan poszczególne ma pan oddziały. A. Co pan chce? I to się do środka wchodzi? No jasne. No. Jubile, nie lubię, to wszystko prawda. A sklep spożywczy, żeby na górę, gumki kupić, pan, takie, wie pan, na siurka? To pójdzie pan prosto do schodów gumowych i już pan ma duży sklep. A, dobra, dziękuję ślicznie. Dziękuję. Może widziałeś gdzieś sklep w manufakturze? Sklep manufaktura, tak pisałem w Google Maps, bo ja przyjechałem z daleka i nie wiem, gdzie jest. Sklep manufaktura. No. Taki tytuł sklepu. No sklep manufaktura. Tak mi w Google. Ale wie pan co? Niech pan wejdzie, tam jest informacja i tam pan się dowie. Aha. Tam jest informacja, niech pan tam wejdzie do środka, pan co, bo ja bym zrozumiała sklep, to jest cała manufaktura. No bo wpisałem sklep i mi pokazała manufaktura i szukam tego sklepu. No to to a co pan konkretnie, co pan chce kupić? Mam dzisiaj randkę i chciałem kupić takie gumy 18+. No takie, wie pani, tam jest jakiś prezerwatywy on. O, prosto tam jest ten drogeria. Na samym końcu drogeria jest. A, i tam musi, trzeba wejść. Tak, tak, musi pan wejść i kupić. Dobra, tak. Dobra, dziękuję ślicznie. Dobra, chodź Ola. Przepraszam, widziały może pani gdzieś pocztę? Pocztę? Tak, bo szukam i nie mogę znaleźć nigdzie. Nawigacja, bo nie wiem. Nie? Wiesz, no gdzieś jest poczta? No, gdzieś tutaj mi pokazała właśnie nawigacja. Bardziej w tamtą stronę mi się kojarzy, bo tutaj to już koniec. Nie, nie, też nie, 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 nie. Ja też właśnie nie stąd i muszę coś wysłać i nie, poczty szukam i nie mogę znaleźć tej poczty. Może być, nie? Tam, nie, nie wiem, gdzie no, gdzieś. Dobra, musi być. Tu jest poczta, dzięki. Tak? Tu. A, test? Tu test. Sprawdzian. Nie jesteś tu spostrzegawczy, tak? No, w ogóle. Tak. No, ale gdzie co? Sorry dziewczyny, widziałyście może gdzieś pocztę? Bo szukam i nie mogę nigdzie znaleźć. Przepraszam, widziałam, może pani gdzieś pocztę, bo szukam i mogę nigdzie znaleźć.
widziałam, ale no w tamtą stronę. No gdzieś mi nawigacja pokazała, że gdzieś tutaj jest poczta. Co? Ale że gdzie? Poczta Polska. Może to. To poczta jest, tak? Pani gdzieś aptekę? No. Szukam i nie mogę znaleźć. Gdzieś tutaj miała być. Przepraszam, widzieli gdzieś może Państwo bankomat? Tu jest jeden. I tam w tamtą stronę są też. Aha. Poproszę pieniądze. Poproszę pieniądze. Mat? Nie, no tylko ten jest. No to bankomat jest? No tak. I tam drugi. A, to z tego skorzystam, dziękuję. Gdzieś bankomat? To bankomat? Bankomat. U mnie takich nie ma na wsi. To jest normalnie, do wszystkiego pasuje. A, i można tu kartę wsadzić, tak? Tak, tutaj pan wkłada kartę. Wyświetli się, podaj PIN. Wstawia się PIN i tu panu się wyświetli. Pani może wsadzi kartę, zobaczymy jak to działa. Ale ja nie sprawdzę. Mówię pani, bo ja karty nie mam. Nie potrzebuję. Dziękuję. Sorry. Jezu, pan mój telefon! Kurwa, nie udało mi się. Przepraszam, widziała może pani gdzieś bankomat? A ten... A co to jest bankomat? A co to robi? Nie za bardzo wie. Właśnie. To jest aktor? Nie, weź się. Sorry panowie, widzieliście gdzieś może bankomat? Przepraszam, widziała może pani gdzieś bankomat? Bankomat jest? Się dusi tylko. Te maski przed niczym nie chronią. Chronią. Nie chronią. A pani za dużo TVP1 się naoglądała. Tak, a ziemia jest płaska. Wiem. Nie no, spłaszczona jest przy półkula. Tak, tak. No tak. To jest ta sama teoria na temat masy. Także... Ale to doktorzy się wypowiadali, że te maski przed niczym nie chronią. Ci, co nie byli w TVP1 ani w TVN-ie. Nie oglądam TVP1 w ogóle. Mam wyłączone. No to w ogóle to wyrzucić. Oglądam inne programy. A co pani ogląda? TVN. To prawicowe media, tak? Czy lewicowe to są? Takie prawicowe. Jak dyskutujesz z ludźmi na ulicy, to się najpierw dowiedz. No bo nie oglądam telewizji, wie pani? No, wolno, ale TVP1 i 3 to jest zupełnie co innego. No TVP1 i TVN to coś innego, to racja. TVN24. No TVP to telewizja pisowska, TVN to telewizja PO-owska. Dlatego mówię tej pani, że ta maska przed niczym nie chroni. Dzięki, mordo. Nie, widziałyście gdzieś może poszukaj, nie mogę znaleźć? Nie, ja tu nie mieszkam. Właśnie, nie wiem, szukam poczty, że gdzieś tutaj nie, pokazało, że ma być poczta. Gdzie? A tu. I co ty panowie, widzieliście gdzieś może pocztę? Nie. Mam nadzieję, że taki prank wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę dla Raymonta. A dla mnie subik, bo większość z was ogląda, lecz nie subskrybuje. Jeszcze raz. Przepraszam dziewczyny, bo ja tu... Bo taki ja sklep jest. Ja cię kojarzę, także... Przepraszam, mam taki problem, szukam manufaktury. Gdzie mogę znaleźć? Która? O, tutaj jest, pan zobaczy. Na wprost. No jest, Costa Coffee.
To nie ty z Tindera do mnie pisałaś? Nie, 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 na pewno. Nie, no po zdjęciach mogę ci pokazać. No spoko, ale to na pewno nie ja. Nie, no to ty, poznaję po zdjęciu. No to nie ja, czekam na koleżanki, nie na ciebie. A to masz chłopaka? Tak, mam chłopaka. A to sorry, bo tu byłem progu.